Wow, a co tu pan remont za skarby trzyma? Ja cię kręcę. Co to jest? Porter Noster. No ciekawe, ciekawe. Siemaneczko moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont For You. Witam was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj taki szybki vlogasek. Słuchajcie, dzisiaj będę sobie ogarniał tutaj tą przestrzeń roboczą, będę układał sobie narzędzia i pokażę wam, jak się po prostu urządziłem i jakie skarby ma pan Krzysztof. Tak więc zapraszam na materiał. Zobaczcie moi drodzy, jaki błysk. Normalnie jestem z siebie taki dumny. Nie wiem ile co prawda ten błysk wytrzyma, ale na razie jest ok. Wszystko mam poukładane i madełko w końcu zamocowane. To i madło posłuży mi do czegoś innego. Myślę, że też jeden materiał nagram, co chcę z niego zrobić. I teraz tak. Słuchajcie, wszystkie narzędzia 12-woltowe sobie ogarnąłem właśnie w tym miejscu, tutaj przy biurku, jak będę sobie pracował, będę potrzebował jakiegoś może dremelka, czy jakąś małą tam kontóweczkę i tak dalej, no to wszystko będę miał pod ręką. Wleciała też ładowarka na 12V. Niestety, no muszę ogarnąć sobie jeszcze wtyczkę, bo na razie jest tak prowizorycznie zrobione, ale poprawię to. Wiem, że sporo osób pisało w komentarzach, że ta szlifierka taśmowa no niezbyt fajnie tutaj pasuje, bo stoi tak naprawdę w drzwiach. To prawda, tak, tak więc no wejście będzie utrudnione, ale powiem wam moi drodzy, że te drzwi to są i tak takie drzwi awaryjne, no gdyby tutaj coś się z napędem stało od bramy, no to po prostu wchodzę tymi drzwiami. Tak, no prawdę mówiąc to rzadko ich używam, tak wam powiem. I teraz tak moi drodzy, no pokażę wam jakie mam tutaj szpargały, jak sobie to poukładałem i powoli kończymy ten materiał. Tutaj moi drodzy wylądowały rzeczy do szlifierki taśmowej, czyli jakieś pasy ścierne, tak jak widzicie, jakieś pasy płócienne, takie dosyć też ciekawe do wykonywania satyny. No, zobaczymy też jak to się będzie tym robiło, bo przyznam się szczerze, że nie testowałem jeszcze. No i tutaj też nie miałem gdzie tego schować, mam jakieś odcinki stali do robienia noży. Tutaj mam N690, jakąś tam stal nierdzewną, jakieś kawałki ABL, też w bardzo fajnej stali, nierdzewnej też na noże kuchenne. Mam też jakieś elementy już przygotowane do szlifów, tak? Mam zahartowane też tutaj na przykład taki blank. Też muszę jakiś tam szlif położyć, oczywiście wszystko no, zależy moi drodzy od czasu. Tutaj na przykład dostałem taki laminat, bodajże tu jest coś fajnego w środek zakute, na zewnątrz mamy taki damas, nie wiem czy to będzie widać. No ciekawe jak to będzie wyglądało po oszlifowaniu.
Dostałem od Karola Wawrzyńskiego. Pozdrawiam, jeżeli ogląda, chociaż wątpię. On też fajne nożyki robi. Na Instagramie ma konto Wawrzyński Ostrzy. Możecie sobie wejść, zobaczyć. Tak więc też bardzo fajne noże robi. I tyle. Do tej szuflady wrzuciłem zestaw kluczy nasadowych i jakiś tam po prostu zestaw różnego rodzaju imbusów, torksów. No, chciałem mieć coś takiego pod ręką, jakieś klucze, jeżeli coś będę robił. Zawsze szukam tych walizek, trzeba najpierw zlokalizować, sięgnąć, otworzyć. To wszystko też trochę czasu zajmuje. Tutaj mam tak naprawdę wszystko pod ręką. Ładnie wszystko się zmieściło, tak więc jest ok. I teraz tak, no ta szuflada, która jest pod biurkiem, no to tutaj trzymam elementy do wykonywania noży. Tutaj mam na przykład jeden nożyk też już przygotowany, jest wysatynowany, oklejony, żeby tutaj się nie zaciąć nim, ani żeby tutaj tej satyny nie zniszczyć. No i mam też już rękojeść poklejoną, oczywiście no muszę to wyszlifować, tylko brak czasu. Widzicie, jakieś tam elementy do klejenia, jakieś rzeczy jeszcze do wykonywania noży. No i plus oczywiście drewienko stabilizowane, tutaj też akurat mam taką fajną skrzyneczkę drewnianą, o zobaczcie moi drodzy, takie rzeczy, nie wiem czy to widać, tego typu właśnie jakieś tam drewienko, o zobaczcie, to bardzo fajnie wygląda, tak więc tu taki plasterek miodu, jakieś tutaj też tworzywa sztuczne na rękojeści, też bardzo fajna sprawa, no część tych zapasów no będę zużywał, część muszę jeszcze sobie tam co nieco dokupić, już mam na oku upatrzone, no ale mam nadzieję, że w końcu będzie czas, żeby to wszystko zrobić. No tutaj, moi drodzy, no jakieś tam rzeczy też do wykonywania, taką satyniarkę też wyrwałem gdzieś tam w sklepie dla nożorobów, bardzo fajna sprawa, ułatwia pracę znacznie. No i tutaj jakieś elementy też do rękojeści, jakieś tutaj rurki, przetyczki, piny obrazkowe, na przykład o Iron Man, także no coś tutaj fajnego mam, zapasy jakieś mam porobione, byleby czas tylko był do wykonywania tych rzeczy, to byłoby miło. No i piwerka, moi drodzy, też znalazły swoje odpowiednie miejsce. Też kilka osób w komentarzu pod poprzednim materiałem pytało mnie, jakie piwa mam w kolekcji, w jakich piwach gustuję. Powiem Wam tak, no kolekcja jest sporo uszczuplona, dlatego bo jakieś 4 lata temu stwierdziłem, że życie jest zbyt krótkie, żeby kolekcjonować piwo i zacząłem po prostu degustować to, co mam. Dlatego tak to wygląda. Było tego znacznie, znacznie więcej. Uwierzcie mi na słowo. Miałem praktycznie wszystkie warki Imperium Prunum, wszystkie tam nowości, jakie wychodziły z Artezana, wszystkie samce Alfa. Co tam jeszcze miałem ciekawego? No, kilka zagranicznych jakichś tam browarów i tak dalej, i tak dalej. Trochę się jeździło po tych festiwalach, coś tam się zawsze kupowało i się degustowało. I teraz troszeczkę ochłonąłem, jakby przeszło mi to też od jakiegoś 1,5 roku, 2 lat. Nie pijam tak często piwa, oszczędzam się, ograniczam to piwo tak naprawdę, zacząłem trochę czystą michę trzymać, zacząłem się ruszać, no i też picie browarów plus jakaś tam w miarę czysta micha raczej w parze nie idzie, tak więc ograniczam, aczkolwiek no wiecie jak to się mówi, człowiek nie wielbłąd, raz na jakiś czas nikomu nie zaszkodzi. Słuchajcie, jakie piwa lubię? Ja lubię piwa ciemne, lubię portery, stouty, barley wine, lubię piwa leżakowane w beczce, jakieś takie grube wióry, sztosy, jak to się mówi i tak dalej, to są piwa w moim guście i głównie tutaj takie takie mam w kolekcji akurat. Co tu by Wam, nie wiem, pokazać? No z tych ciekawostek, no to Porter Noster Craft roku, to jest butelka 2018 rok, albo jest piwo uważone, albo zabutelkowane w tym roku, nie wiem dokładnie. I słuchajcie, też pewnie ludzie nie w temacie za chwilkę mi będą mówić, że no, data ważności przekroczona i tak dalej, tak moi drodzy, oczywiście, że tak, na przykład tutaj mam Porter Imperator Bałtycki, tu jest data ważności, zobaczcie, 2019 rok, tak więc możecie sobie zobaczyć.
No trochę już leży i generalnie ustawodawca obliguje producentów piwa do nabijania daty ważności. Jeżeli piwo było odpowiednio, nie wiem, no, spasteryzowane, czy tam no, gdzieś tam ta linia rozlewnicza nie była skażona bretami, czyli dzikimi drożdżami i tak dalej, spokojnie piwo 10-15 lat, nie ma problemu, też wytrzyma. To jest jak z dżemem zrobionym przez mamusię, tak? Po prostu no, w komórce nieraz gdzieś w jakimś tam rogu leży dżem, który ma 5-10 lat i on nadal jest dobry, tak więc tyle. Mam tutaj z Pinty kilka takich ciekawostek, też jakieś tutaj takie wariacje z różnego rodzaju, tam nie wiem, ziarnami kakaowca i tak dalej, i tak dalej. No trochę tego jest, to jest jakaś seria, też gdzieś tam kupiłem, nie pamiętam nawet gdzie. No tu mam Rysa z browaru Birband, no tu jest jeszcze lepiej, bo jest 2017 rok, data ważności. Tak więc no już długo przed YouTube'em gdzieś tam no, w tym piwie się zakochałem. Mam imperialny nawciarz z Brokreacji, też bardzo fajne piwo wędzone, słody wędzone, tak więc no, w aromacie palona guma. Jak byliście kiedyś na zlocie, BMO miarali gumy, no to mniej więcej taki zapach. Ostatnio kupowałem w zeszłym roku chyba Trolski, nie wiem czy poznajecie, miał z Brokreacją taką fajną kooperację, Knife Maker piwko. Zobaczcie sobie, bardzo fajne piwo też, no w ogóle Brokreacja robi takie no też dosyć kozackie browary, dużo tutaj też mam z Brokreacji. Praktycznie no gdzie by nie sięgnąć, no to coś ciekawego w ręce wpada. Co tutaj mamy? To nawet nie wiem co to jest. To jest jakiś oatmeal stout, czyli stout owsiany. Nie wiem skąd to mam nawet. Także co to jest jeszcze? Chateau z browaru Artezan. To jest akurat kwach. O ile tak, dobrze kojarzę, chyba Artezan w ogóle nawet ma osobną linię rozlewniczą. Miał przynajmniej do tego piwa, tak więc coś tutaj jeszcze mam. Co tu mam jeszcze? O, browar Widawa Porter Sherry Barrel Age. Nie wiem, który to jest, jaka jest data ważności, chyba 17 rok, bo to jest zmazane, ale Widawa też dosyć ciekawe piwka robiła swojego czasu, bardzo mi wchodziły. No ogólnie piwo jest bardzo dobre, niekoniecznie zdrowe, ale generalnie no jakieś takie dziwne hobby pan Remont sobie zrobił, wymyślił, no zobaczymy. Trochę zakurzone, muszę to przepłukać. No i dobra, słuchajcie, no pora uczcić ten mój porządek tutaj. Inaczej to się nie mogło skończyć jak Knife Makerem. O, data rozlewu 21 luty 2022. Okej. Okay. O. Tak więc przy piąteczku, bo wy pewnie w piąteczek oglądacie ten materiał. Zaraz zobaczymy, czy nie jest kwaśniałe. Nie. Kosa. Uła. Dobra, słuchajcie, żegnam się z wami, wszystkiego dobrego moi drodzy i zdrówka przy piąteczku, nie przesadzajcie z piwami, bo wiecie, w poniedziałek do pracy z powrotem.